wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, jestem oczywiście Max, witam was serdecznie moi widzowie. Słuchajcie, w kolejnym odcinku, już nie stream, normalny film, krótki film, no filmik dotyczący właśnie farminga, Farming Simulator 19. Pokażę wam po prostu jak zainstalować najnowszą aktualizację 1.5.1, która poprawia wiele błędów, jakie dotychczas mogliśmy spotkać Farming 19 oraz różne dziwne dodatki, które tam poprawiają w jakiś sposób po prostu rozgrywkę. Wszelkie tutaj informacje dotyczące tej aktualizacji możecie sobie zobaczyć w dzienniku zmian, aktualizacja 1.5.1. Filmik nagrywałem, gdy była wersja ta wcześniejsza, chyba 1.4. Teraz wam pokażę jak zainstalować najnowszy update do Farminga Simulator 19. Niestety, jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, to w grę Farming Simulator 19 gram niestety nie tyle, ile bym chciał, ale to tylko ze względu na to, że teraz troszeczkę, że tak powiem, zacząłem streamować i chciałbym pokazywać wam gry, które już mają za sobą lata świetności. Oczywiście myślę również nad tym, żeby w końcu też postreamować troszeczkę Farminga, bo nie będę ukrywał, ale troszeczkę mi go brakuje tutaj. Sobie pojeździć traktorem, posiać, pozbierać. Posiadam również, słuchajcie, takie mody, to już pokazywałem wam w poprzednim odcinku, które bardziej, że tak powiem, dają, znaczy świat Farminga 19 jest bardziej realny, a więc są pory roku i takie typu inne jeszcze pierdoły, które w poprzednich filmach również widzieliście. A więc dobra, słuchajcie, to będzie krótki filmik. Jeśli ktokolwiek, słuchajcie, ma Farming Simulator 19 i ma problemy, nie wie jak to zainstalować, właśnie ten filmik jest po to, żeby wam dokładnie pokazać krok po kroku. Natomiast informacja do wszystkich, którzy posiadają wersje nieoryginalne, wszelkiego typu update'y z tej strony, a więc prosto od producentów, niestety działać nie będą. A tylko i wyłącznie dlatego, że podczas aktualizacji aktualizują się również pliki systemowe gry, które jeżeli macie po prostu Farming Simulator 19 skrakowaną, no to niestety ta aktualizacja spowoduje, że ten krak jakoby będzie nadpisany i trzeba po prostu pobrać kolejny krak do aktualizacji 1.5.1, który odblokowuje wam możliwość również grania. Natomiast ja tutaj nie będę absolutnie wam pokazywał ani pomagał jak to robić, bo ja przeszedłem na jasną stronę mocy i tutaj, jeżeli chodzi, tym bardziej jeżeli się prowadzi kanał YouTube, to należy trzymać się z dala od różnego rodzaju treści pirackich, niedozwolonych i ja to po prostu przestrzegam. Tym bardziej, że już miałem na 3 miesiące blokadę możliwości streamowania przez głupią moją tutaj nieuwagę i nie chcę po prostu mieć kanału zablokowanego. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że wszelkiego typu pytania, jeżeli odnośnie Farminga Simulatora 19, wszystkie odpowiedzi na pewno znajdziecie w Google. Google zna odpowiedź na każde pytanie, naprawdę, na każde pytanie. Nawet jeżeli piszecie do mnie z prośbą o pomoc właśnie z wersją nieoryginalną, no to wpisuję po prostu w Google wasz problem i go po prostu odnajduję. Oczywiście są to również, najczęściej są to odpowiedzi na zagranicznych forach, ale to też tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie, słuchajcie, przetłumaczyć. Jest takie coś jak translator Google, można sobie przetłumaczyć całą stronę, ewentualnie zaznaczyć, skopiować tekst, wkleić do translatora. Wszystko będziecie mieć przetłumaczone, wszystko dokładnie będziecie wiedzieć, jak co zrobić. Dobra, to może przejdźmy do aktualizacji. O Boże, co ja robię? Tu mi się już ściągnął plik, dość dużo waży, bo 2,3 GB, więc jest aktualizacja bardzo duża, a więc z pewnością bardzo wiele zmienia.
ta aktualizacja również ma ten plus, że poprawia wszelkiego typu wszelkie modyfikacje działały po prostu w Farming Simulator 19. Zaraz to sprawdzimy, wejdziemy w grę i się po prostu przekonamy. A więc odpalamy. A więc trzeba najpierw zamontować, znaczy ja przynajmniej zamontowałem to w takim programie. No bo moja pamięć po prostu jest, słuchajcie, naprawdę. Demon Tools, więc czekajcie, wstecz, akceptuję, instaluj. Automatycznie sam znalazł, gdzie ten mój, moja gra się mieści, a więc automatycznie pliki zostaną nadpisane. No i tak mniej więcej przebiega cała aktualizacja. Sam jestem ciekawy, czy ta aktualizacja będzie nie działała. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz odpalimy sobie farminga. No i zobaczymy, jak to wygląda. Tam też jeszcze w tym nowym tutaj patchu jest tam ulepszona właśnie ten cały mod hub farmingu. Jakoby ma tam wszystko ładnie ponaprawiać, że wszystkie mody, jakie mamy zainstalowane, skopiowane do folderu mod, będą tam właśnie widoczne. A więc zaraz to dokładnie sprawdzimy. Ja jeszcze chciałbym wam powtórzyć tutaj taką informację, że wszelkie mody tylko i wyłącznie kopiujemy. Jeżeli ściągamy plik zarchiwizowany, no bo najczęściej tak mody są spakowane, to ten archiwum RAR, plik RAR, folder RAR kopiujemy tylko w dokumentach My Games, Farming Simulator wchodzimy i tam jest taki folder mod. Jeżeli go nie ma, go tworzymy i tam kopiujemy wszelkiego typu mody. Nie tam, gdzie mamy grę. Bo gdy, słuchajcie, możemy mieć, o, ja mam na przykład na dysku A, ale wchodzimy sobie w dysk C, tu bardzo proszę, My Games, Farming Simulator i tutaj moc, proszę bardzo. I tu są wszelkiego typu mody. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Dobra, a więc tutaj już widzę, że nam się zainstalowało, a więc może warto uruchomić i zobaczyć. Farming Simulator. Ja. Znaczy ja sobie zrobiłem, że mi się odpala bez płyty, więc tutaj to może zrobimy usuń. Zainstaluj. No i zaraz zobaczymy. No dobra, już bez takich. Proszę bardzo, 1.5.7.0. No, tutaj pokazuje nam wszelkiego typu jakieś nowe dodatki. No, ale to nas na razie nie interesuje. Dobra, teraz tak, wchodzimy, słuchajcie, w modyfikacje i zaraz zobaczymy, jak to tutaj wszystko wygląda. Tutaj są oczywiście moje wszelkiego typu mody, jakie ja mam. Simulator Lego DLC. Bo to ja nie widziałem. O, tutaj mamy, słuchajcie, wszelkie mody zainstalowane. Możemy sobie sprawdzić.
zrobić. Tutaj oczywiście, jeżeli są takie, o właśnie, te znaczy, że są to do zaktualizowania. Tego na razie robić nie będę, bo po co, jeśli na razie w to grać nie zamierzam. Aktualizacje zainstalowane, proszę bardzo. Wszystkie mody, które należy zaktualizować. Pobrania tutaj nie ma, DLC. Tu są DLC, słuchajcie, oficjalne przez producenta. Tutaj mamy lepsze. Najczęściej pobierane. Tylko tak, słuchajcie, to są najczęściej pobierane mody, ale właśnie ze strony, pamiętajcie, ze strony Farm Simulator, a więc tam, gdzie pobieraliśmy aktualizację. To są mody najnowsze. No i to jest po prostu jakiś tam mod contest. O. I wszystko, mod jest zainstalowany, są zainstalowane. Aktualizacja jest 1.5.1.0, a więc tutaj naprawdę żadnych problemów no, być po prostu nie może, tak? Ja tak sobie myślę, że może jeszcze w tym roku uda się. Znaczy w tym roku chyba nie, bo w tym roku już jest zapowiedziane, słuchajcie. Nie wiem, czy widzieliście, czy też nie. Zapowiedziany jest już nowy Farming Simulator. Gdzie to było? O, tutaj, proszę bardzo. Farming Simulator. 20. Aha, ale to jest wersja, na wersję przenośną. A kiedy ma być w ogóle Farming Simulator 20? Chyba w tym roku też, nie? Ale cholera, jakoś... Zaraz sobie, słuchajcie, sprawdzimy. Już jesteśmy, Farming Simulator 20. No, 3 grudnia. A nie, to gry w wersji Switch. Jestem ciekawy, kiedy... Na razie, ale nie, no słyszałem gdzieś, że nowy Farming ma się pojawić. Kiedy? Bo nie wiem, chyba w przyszłym roku, nie? Tak? A mogę się zresztą mylić. Nie wiem. No ale dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Krótki poradnik, jak po prostu instalować najnowsze aktualizacje do Farminga Simulatora. Oczywiście musicie pamiętać, że przy aktualizacji update'u do wersji 1.5.1 musicie też zaktualizować wszelkiego typu mody, jakie macie do tej właśnie wersji, bo nie wszystkie mody będą obsługiwane przez ten najnowszy patch. O, ale to chyba jest tutaj, chyba każdy o tym powinien chyba wiedzieć, tak przynajmniej sobie pomyślałem, ale warto wspomnieć. Dobra, to chyba byłoby na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa, pa.